Dzień dobry dziewczyny i chłopaki, witam się z wami bardzo serdecznie. Chciałam wam serduszka pokazać, ale niestety zasypane. Na szczęście nie śniegiem, tylko brokułem. Dzisiaj na śniadanie mam wczorajszą sałatkę z brokuła. Ale to wiecie tak, sałatka z brokuła, równie dobrze może być powiedziana sałatka z pomidora, bo jest tutaj też dużo pomidora, jest tutaj czerwona fasola, jajko na twardo i ser typu feta. No i taki wiecie, sosik majonezowo-jogurtowy z czosnkiem. No i okej, okay. I zobaczcie, ona była robiona wczoraj, a wygląda świetnie, a kiedyś wam pokazywałam taką samą sałatkę, na święta chyba. I ona miała jogurt z Biedronki i po prostu zrobiła się taka woda, a tutaj nic, nic. Więc super, dobra, no także sałatka bez pieczywa dzisiaj, bo nie odmroziłam sobie chleba tostowego i nie chcę mi się w to bawić. Ona jest syta, więc sobie zjem troszkę sałatki i oczywiście do takiej sałatki lubię herbatę, tylko niech deczko przestygnie. Z miodzikiem i cytrynką, a jeszcze a propos cytryny, to powiem wam, że ja jestem jednak fanką wciskanej cytryny albo soku takiego z cytryny. Najmniej lubię herbatę z cytryną z plastrem cytryny. Jakoś mi się wtedy tak, nie wiem, wydaje, że jest gorzka, no ale to już takie moje tam fobie. A zobaczcie, jaki mam ładny kubeczek. To jest taki stary kubek, ojejku, kupiłam go w Pepco. I no zobaczcie, on mi się bardzo skojarzył ze mną. I wtedy faktycznie zaczęłam jeździć na rowerze, to już lata temu. Wszyscy zaczęliśmy jeździć na rowerze całą rodzinką, mieliśmy taką zajawkę gdzieś w okolicy wiosny, lata. No a że ja tutaj miałam też długie włosy i aparat zawsze przy sobie, to pomyślałam, że ten kubek to jest idealny dla mnie. No to dzień dobry, jeszcze raz. O Jezu, moje paznokcie, zaraz je właśnie będę zmywała. Usiadłam tutaj, że będę zmywała lakier i malowała paznokcie, a przyniosłam inne rzeczy i zapomniałam o tym zmywaczu. No nic, dopiję sobie herbatę, słuchajcie. Muszę wam powiedzieć, że miałam wczoraj tak fatalny dzień, ale tak fatalny. Ja nie nagrywałam dla was wczoraj vloga i to dobrze, bo i tak bym go nie nagrała. Obudziłam się około godziny 4, tak przebudziłam i czułam, że boli mnie cała góra tutaj głowy, wszystko tak, wiecie, przysnęłam, ale już wiedziałam, że jak mi nie przejdzie i obudzę się z tym bólem, to będę miała dramatyczny dzień i tak się właśnie stało. Poszłam jeszcze z Brunkiem na spacer, ale już się słabo czułam, po prostu tak mnie bolała głowa. Wzięłam proszki, ale nie te, które zazwyczaj biorę, które mi pomagają, tylko inne i to był mój błąd, bo potem już nie chciałam mieszać, one mi prawie wcale nie pomogły. I wiecie, ja jestem taka, że mnie jak boli głowa, to proszek i za chwilę mija. Nie ma czegoś takiego, że się kładę, że ja wiecie, to ciężko przechodzę, ale jak mam czasem takie właśnie bóle, takie jakby ala migrenowe, to one mnie tak składają, że słuchajcie, w pewnym momencie ja leżałam tam na łóżku, przykryłam się kocem i nie wiem, czy przez chwilę zasypiałam, czy nie, ale po prostu czułam się tak fatalnie, nie wiem ile przeleżałam, no pół dnia po prostu przeleżałam na łóżku. Więc dopiero gdzieś koło godziny 17 wzięłam kolejne dwa proszki, takie, które właśnie na mnie działają i jakoś mi przeszło, ale już do samego wieczora czułam tak tę głowę delikatnie. No i dzisiaj też nie jestem jakaś taka, wiecie, 100% ja, ale no ja wiem, że to są bóle pogodowe. U mnie to są bóle pogodowe. Dzisiaj zaczyna padać deszcz. Ładna się pogoda wydawała, takie ładne niebo było, przyjemne, a teraz już się pochmurzyło i pada taki fajny wiosenny deszczyk. Wiecie, po takim deszczu zawsze później wszystko pięknie od razu zielenieje. Ale no... ja na wiosnę właśnie mam zawsze, nie wiem, jeżeli jest tu ktoś, kto mnie tak ogląda od lat, to mógł wykminić, że mnie na wiosnę bardzo często boli głowa. Na wiosnę często mnie właśnie boli głowa, jestem taka ospała, jestem taka... no gorzej się po prostu czuję niż, niż tak wiecie, zimą, latem, czy jakąś tam jesienią. No ale nic, trzeba przeżyć, więc tak, herbatkę sobie zrobiłam. Słuchajcie, nie malowałam sobie jeszcze ust, chociaż ostatnio bardzo lubię sobie pomalować usta. I muszę wam powiedzieć, że od czasu, kiedy wam pierwszy raz pokazałam ten krem z witaminą A ochronny, za grosze dosłownie, nie wiem, kiedy wam pierwszy raz pokazywałam, na pewno gdzieś na jesień. Od tamtej pory wszystkie moje jakieś balsamy, mazidła, jeden zgubiłam, drugi wyprałam, następnego nie kupowałam i powiem wam, że to jest jedyna rzecz, którą stosuję do ust. I nigdy nie miałam tak fajnych, wypielęgnowanych, miękkich ust, bez żadnych, wiecie, przesuszeń, bez żadnych jakichś tam, nie wiem, skórek. No po prostu uwielbiam i bardzo wam polecam. I ja nawet ten krem stosuję w ciągu dnia. Jak chcę sobie pomalować usta, a wiecie, wcześniej się maluje i tak podkład, puder, później to się ściera chusteczką, te usta takie przesuszone, to zawsze sobie tak, nawet nie biorę na palec, wiecie, tylko biorę, o, tak
Tyk, 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 tyk. I to mi się ładnie wchłania. Jak jest tego za dużo, to sobie delikatnie odcisnę. Nakładam jakąkolwiek pomadkę i zawsze się świetnie trzyma. Ten krem tak cudownie nawilża usta, że to po prostu jest żaden balsam, nawet z najwyższej półki, nigdy nie zrobił tak dobrze moim ustom. Więc a na noc zawsze nakładam, ten krem leży sobie tam na szafce nocnej, zawsze nakładam sobie taką grubszą warstwę przed snem i słuchajcie, to działa cuda. Także widzicie, jak to jest. Czasem kupowałam różne te balsamy, pomadki, takie, inne, z takim składem, z takim, nawilżające, takie, naprawiające. A zwykły, ale ja mam krem, bo maść jest taka bardzo śliska, taka, ale też jest okej, okay, też jest okej, okay, też polecam, ale to jest cudeńko, w ogóle na jakieś takie, wiecie, miejsca, gdzie ja właśnie tutaj mam często przesuszone placki, nawet może to widać teraz takie czerwone, bo wiecie, że ja często myję ręce i to jest właśnie mój problem, ale no tak mam, no tak mam, no wiecie, to jak tak mam, to to ciężko mi jest cokolwiek, nie wiem, zjeść, przygotować jakieś jedzenie, żeby nie umyć tych rąk, więc... Więc siłą rzeczy, no kilka razy dziennie, czy jeszcze jak wracam do domu, to zawsze jakieś tam klamki, koszulki, klucze, portfel, zawsze za każdym razem myję ręce, a to jeszcze polecę tu, a to jeszcze polecę tam. I tak to się zbiera, ale no wiecie, ratuje mnie właśnie ten krem albo ten krem do rąk, wiecie, że ja go uwielbiam. I tak naprawdę to odkąd on się pojawił w Biedronce, to już nie kupuję garniera, bo wcześniej właśnie ratował mnie garnier, ale odkąd on się pojawił w Biedronce, to jeśli... I jego nie ma, to wtedy łapię garnier, ale nigdy nie znalazłam takiego kremu, który dorastałby do pięt temu lub garnierowi. Bo ja uważam, że ten jest identyczny, nawet bym powiedziała, że jest lepszy, a jest do tego tańszy, większa pojemność, bardzo wydajny i skuteczny. Nie ma, nie ma, nie znam. Po prostu nie znam na rynku, nie znalazłam jeszcze lepszego produktu od tego. Także te kultowe... czerwone garniery, bo mam tu też na myśli balsam, który też jest świetny. Nie wiem, czemu go ostatnio nie kupuję. Zawsze mam jakiś inny, albo wiecie, coś tam dostałam. No nie mówię, że są złe, bo są bardzo dobre i zostały nawet moimi ulubieńcami, ale pamiętam, że kiedyś po prostu u mnie w domu tylko i wyłącznie czerwony balsam, zwłaszcza na nogi, które zawsze mam przesuszone, zawsze, to jest taka moja uroda, że ile bym na te nogi nie nałożyła, tak od kostek do kolan, zawsze mam po prostu suche, więc muszę to, wiecie, nawilżać jakimś mleczkiem, czy masełkiem, czy balsamem, ale właśnie pamiętam, że czerwony garnier, no... Cudowny, cudowny kosmetyk. Nie wiem, czy on jeszcze jest na rynku, bo go bardzo dawno nie miałam i chyba nawet jak będę teraz w Rossmanie, to zerknę i sobie go kupię, żeby się nawilżyć. No bo wiecie, kremem z witaminą A też bym mogła to zrobić, ale to pewnie jedna tubka by poszła naraz, nie? No, dobra, słuchajcie, muszę zerknąć, bo tutaj ktoś do mnie... mój syn do mnie pisze, więc i tak zaraz muszę... na chwilkę skończyć, ale wiecie co, wypiję sobie herbatkę i zaraz do Was jeszcze przyjdę, bo muszę Wam jeszcze kilka rzeczy powiedzieć. A na niedzielny obiad zamiast kotleta schabowego albo kurczaka pieczonego mamy jajka w sosie koperkowym, no po prostu szał ciał. Tak, w niedzielę nie musi być koniecznie rosół, nie musi być kotlet i inne tam mięsiwo. Ja po prostu uwielbiam sos koperkowy i jajka, a że mam dużo jajek, to chciałam je jakoś wykorzystać. Także dzisiaj taki pyszny obiad. Do tego oczywiście sałata, nie ze śmietaną, ale z jogurtem. Już Wam kiedyś mówiłam, że ostatnio rzadko kupuję śmietanę i zamieniam ją właśnie na jogurt naturalny, bo mogę go dodawać do woli. No i wiecie, i nie muszę myśleć o tym, że Boże, taka tłusta ta śmietana. Wiecie, nie to, żebym się jakoś tam tym strasznie przejmowała, no ale w końcu trzeba mieć jakiś umiar w jedzeniu i piciu. A ja w piciu mam umiar, bo zawsze piję mało i zobaczcie, to jest dzisiejsza moja butelka, którą otworzyłam rano i jestem w połowie i teraz do obiadu wypiję szklaneczkę i myślę, że ta buteleczka 700 ml będzie pusta. Także na wieczór, na popołudniu otworzymy następną, z czego jestem niesamowicie dumna. No hej, miałam przyjść zaraz, a przychodzę za i tak, paznokci nadal nie pomalowałam, nie wiem, to już chyba teraz nie ma sensu, wiecie, już teraz nie ma sensu. Zrobię to chyba na wieczór. W ogóle jeden paznokieć mi tak się wykrusza, jeden, a wiecie dlaczego? Bo ja zauważyłam, że jak myję bez rękawiczek, to zawsze gąbkę trzymam w tej dłoni i tak najbardziej tym palcem właśnie... tą gąbkę wciskam. I wystarczy, że umyję raz naczynia. I to wiecie, ja myję w zmywarce, więc ja tam mam tylko parę takich rzeczy do podmycia i zawsze cierpi na tym mój ten paznokieć. On od razu mi się kruszy i tak mi się, wiecie, wyszczerbia, że no teraz już jest w ogóle... No już nie, już dalej już nie mogę go skrócić, więc jak on mi dalej coś tam zacznie dziczeć, to ja nie wiem, co ja zrobię.
I wiecie co? Powiem Wam, że te płyny teraz muszą mieć ogromną jakąś chemię, ponieważ jakimkolwiek płynem bym nie myła, lubię Fery, lubię ten z Biedronki, lubię ten z Lidla, to zawsze mam problem z paznokciem. Zawsze. W ogóle wszystkie paznokcie, ale no ten najbardziej, tak jak mówię, bo on najbardziej ma taką styczność. I ja nie wiem, dlaczego ja nie założę tej rękawiczki, bo mi się wydaje, a dobra, tam mam tylko jedną rzecz do umycia, a wiecie jak to się kończy, macie do umycia jedną rzecz, a kończycie na całym mieszkaniu, nie? Zwykle tak jest, a przetrę tylko delikatnie krem w łazience, a potem po godzinie wychodzicie, nie, zmachane, wszystkie płytki poszły. No, także jak nie chcecie sprzątać, to nie zaczynajcie od kranu, bo to się może źle skończyć. No, ale właśnie ja mam takie wnioski, że te płyny muszą być bardzo, ale to bardzo czymś naszpikowane, że tak od razu załatwiają mi paznokcie. No, ale nieważne. Załatwiłam, co miałam załatwić, usiadłam, żeby sobie wypić kawkę z Wami, tę pyszną latę. Teraz już mi piana opadła, była większa. Słuchajcie, ona jak się robi, to jest taka akuratna, idealna szklaneczka na... Już po prostu, wiecie, jeszcze jedna kropla i by się przelało, także cudownie. I ktoś mnie ostatnio w komentarzu pytał, jakie proporcje tej kawy robię, ale wiecie co, ciężko mi jest odpowiedzieć, jakie ja proporcje robię, bo to, wiecie, nie jest tak, że, nie wiem, tyle mililitrów, więc może jutro, jak nie zapomnę, dzisiaj po prostu nie myślałam o tym, no to Wam pokażę, jak ja robię tę kawę. Ale ja myślę, że taką kawę można sobie zrobić bez ekspresu, bo to nie jest żaden, wiecie, to nam się tak wmawia zawsze, że musicie mieć to czy tamto, musicie robić to, żeby być tu, żeby być, musicie, nie wiem, coś tam zrobić, żeby być kimś. Naprawdę, wmawia nam się bardzo dużo rzeczy. Wmawia nam się, że musimy się tak urobić po łokcie, po prostu paść na pysk, to wtedy będziemy szczęśliwi, to wtedy będziemy bogaci. A inni ludzie po prostu, wiecie, żyją sobie lajtowo i też są bogaci, bo to wszystko zależy od tego, jak jesteśmy wychowani i co nam się wmawia i w co wierzymy i co myślimy i co po prostu, co jest przed nami też ukryte dużo, wiecie? Bo ciągle są takie stereotypy, że jak się nie narobisz, to po prostu mieć nie będziesz. No, a ja teraz się już nie zamierzam urabiać, tylko właśnie sobie zrobiłam taką chwilę chilloutu, ale miałam dzisiaj naprawdę taki napakowany dzień różnymi rzeczami, mimo że jest niedziela i psychicznie, i fizycznie, i w ogóle logistycznie, ale dobra. To był mój czas, więc miałam sobie zjeść i sobie zjadłam. Miałam zjeść sobie jeden, ale zjadłam sobie dwa. I powiem Wam, że to kiedyś była wersja limitowana, czy jakaś nowość. W tamtym roku, nawet ostatnio mi się pokazała na Instagramie relacja, jak Wam wrzucałam, jeszcze z Mikulic, że moje odkrycie. I słuchajcie, długo, długo ich nie widziałam, tych waniliowych góralek, ale są przepyszne. Bardzo mi smakują, takie totalnie moje smaki. Chociaż ja tak waniliowe wolę zawsze coś czekoladowe albo coś. Mówiłam Wam, że nugatowe są najlepsze. Właśnie te waniliowe, takie te zwykłe, śmietankowe chyba, nie wchodzą mi kompletnie. Są słodkie i takie nijakie, ale tu znalazłam takie góralki czekoladowe i pierwszy raz mówię, o dobra, to biorę, nie? No i Wam powiem, że to niby jest edycja limitowana, ale tak zwykle jest, wiecie, taki chwyt, a później one już z nami, myślę, zostaną, bo one będą na pewno kupowane. I powiem Wam, że to są takie zwykłe, zwykłe, zwykłe wafelki. Mało czekolady, dużo smaku, takiej czekolady na wierzchu, ale to, jaki ten wafelek jest kruchy, jaki dobry, jaki w ogóle jest, no, niejedne batony, które się tak szeroko reklamują, nie dorastają im. Także ja uwielbiam góralki. No i z tego względu właśnie, co to taka jedna mała góralka, wiecie, bez przesady, nie? To taka jedna to tak na smak, a druga to, żeby po prostu sprawić sobie przyjemność. Więc kawka mi już przestygła, niby do kawy, a trzeba było więcej kupić. No, i tak, i co Wam powiem? A, właśnie, i powiem Wam, bo zapisałam sobie na kartce, że dzisiaj będę chciała wykupić sobie, bo szukałam na Netflix, ale nie ma, bardzo, bardzo bym chciała obejrzeć film, który jest bardzo polecany i ostatnio mi o nim Artur mówił i potem o nim po prostu zapomnieliśmy. Mogliśmy go obejrzeć jak był. Nie patrz w dół. I na playerze jest za 18 zł dostęp do niego na 48 godzin, więc ja sobie dzisiaj na wieczór wykupię ten film i obejrzę. Ja sobie go obejrzę, Artur go sobie też obejrzy, tylko w pracy. Więc wykorzystamy, wiecie, jakby te 18 zł razem, ale osobno. A dziś zaczęłam oglądać film, bo szukałam właśnie na Netflix, ale jego nie ma. Luther Zmrok. I nie lubię tego typu filmów, ale bardzo mi się początek spodobał i jak się fajnie rozkręci, to będzie super, więc jeszcze nie wiem, czy Wam polecam, ale początek Wam polecam. To jest taki, wiecie, typowy film. Policjant jest wsadzony do więzienia, on z tego więzienia ucieknie, będzie szukał tam, wiecie, bla, bla, bla. Nie lubię takiej fabuły. Po prostu to jest taka...
jak coś takiego przeczytałam, to o nie, 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 ten film to nie. Ale tak kliknęłam, no i tak od pierwszych chwil, wiecie jak to jest, jak książka czy film was porwie, zaciekawi, jest fajnie zrobiona, więc może zaraz właśnie z tą kawką sobie dokończę. No i tak to, no, kawka niedzielna. Cóż wam mogę więcej powiedzieć? Nic. Nic, dziewczyny, chłopaki, żadnych mądrości dzisiaj wam do głowy kładła nie będę, ponieważ może bym i coś znalazła, ale mi się normalnie dzisiaj nie chce. Mam taki w głowie, potrzebuję odpocząć. Po prostu potrzebuję odpocząć, bo ostatni czas był dla mnie turbo trudny, męczący, ale ostatnio miałam chyba jakiś taki przesyt tej takiej, wiecie, takiej walki, nie, że wszystko, co się działo po drodze gdzieś tam w moim życiu prywatnym, to tak wiecie, jak to jest, tak jakby leci coś w waszą stronę, a wy robicie unik i uda wam się, leci, unik i uda wam się, no ale w końcu po prostu wam się nie uda zrobić tego uniku i was to trafi, no i musicie się jakoś tam pozbierać, ale no ale tak wygląda życie, nie? No tak wygląda życie, zawsze wam mówię, że nigdy nie jest tak, że jest wszędzie u wszystkich kolorowo, dlatego ja jak widzę jakieś kanały takie, które nawet lubię, ale każdy, wiecie, to jest takie sztuczne, cięte, hej, hej, super, u mnie jest ekstra, jak u was, cudowny dzień. No czasem jest cudowny dzień, a czasem jest do dupy dzień i to też jest chyba, uważam, normalne, więc czasem się czujemy dobrze, czasem źle, czasem jesteśmy atrakcyjni, a czasem jesteśmy nieatrakcyjni. No, no. No i czasem po prostu potrzebujemy góralek. Dzisiaj nie będę wam nic czytała z kalendarza, nie będę was zanudzała, ale no bo uważam, że dzisiejszy wpis w kalendarzu jest po prostu taki, nie ma co, nie ma co, można sobie podarować. Ale odnośnie tekstu o nawilżeniu i balsamach pokażę wam moje ulubione produkty, które teraz mam na stanie, dlatego no wiecie, teraz będę to szybciej zużywała, bo teraz będę bardziej odsłaniała ciało, a czasem przyznam się wam szczerze, że mi się nie chce. Natomiast bardzo lubię ten suflet do ciała, ekstremalne nawilżenie i orzeźwienie, i to jest suflet arbuzowy lizak. Naprawdę wam powiem tak, jakbym była dzieckiem, to po otwarciu tego opakowania poszłabym do kuchni, wzięła łyżeczkę i skosztowała, jak to smakuje. No ale że dzieckiem nie jestem, to wiem, że to nie ma sensu, bo to na pewno dobrze nie smakuje. Natomiast fajnie nawilża, daje taką przyjemność, to jest yummy albo yummy, nie wiem jak to się nigdy wymawia, ale naprawdę fajny produkt. Fajny. Jest jeszcze balsam, ale uważam, że ten suflet jest fajniejszy. W ogóle to jest taka konsystencja, która bardzo tak przyjemnie się nakłada. Natomiast tutaj mam taki produkt, który wam już kilka lat polecam i to jest Bielenda. I ja na kilku produktach z Bielendy się zawiodłam i ją nawet tutaj objechałam, ale jak, słuchajcie, jak na większości firm. Ja na przykład uwielbiam kosmetyki z Eveline, a też znalazło mi się kilka bubelków, które powiedziałam, o nie, 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 to kompletnie nie jest moja bajka. Więc wiecie, no trudno jest trafić z wszystkim do każdego, natomiast to nawilżające, brązujące masło do ciała, bez smug i przebarwień, piękny słoneczny odcień, nawilża i odżywia do każdej karnacji, efekt już po jednej aplikacji. Cudowne, cudowne. Chociaż mam jeszcze jeden produkt, który też uwielbiam, ale na razie go jeszcze nie używam. To jest takie masło, które można używać przez cały rok, bo wiecie, zawsze fajnie, oczywiście jak się chce. No ja jestem jeszcze w połowie, więc myślę, że na lato kupię sobie jeszcze jedno. Też pięknie pachnie. Tutaj jest taka właśnie bardziej konsystencja masła, taka gęsta, bardzo przyjemny w nakładaniu. Takie po prostu i fajne takie jakieś, wiecie, o bogatej odżywczej konsystencji i w bezpieczny i przyjemny sposób nadaje skórze odcień pięknej, naturalnej opalenizny. Ja bardzo polecam, bardzo, 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 więc jeśli chcecie się już, dziewczyny, delikatnie przybrązowić, to takim przyjemnym masełkiem. To są takie moje produkty, więc mówię, że nie zawadzi, nie zaszkodzi nabyć jeszcze balsam z Garniera, ten czerwony. No podejrzewam, że on jeszcze jest, wydaje mi się, że gdzieś go nieraz właśnie widziałam. Także co, ja wam polecam to, a wy możecie też mi coś polecić, bo co to tam będziecie trzymać dla siebie. Dajcie tutaj w komentarzach, co tam polecacie fajnego do nawilżenia, do brązowienia ciała i ogólnie do przyjemnych zabiegów w domu. A tymczasem, kochani, ja się z wami żegnam, idę robić kolację, bo dzisiaj mam bułeczki, które wyciągnęłam z zamrażarki, prawdziwe takie bułki, wiecie, no prawdziwe to one były x lat temu,
ale nie takie te typowo biedronkowe, tylko takie bułki z piekarni. Kupiłam więcej, poporcjowałam sobie po dwie, zamroziłam i tak sobie, wiecie, wyciągam i mam bułeczki. Co prawda nie są one chrupiące, myślę, że jakbym wsadziła do piekarnika, to może bym uzyskała ten efekt, ale mi się nie chce, więc, ale faktycznie są to inne bułki, są takie bułki, wiecie, bardziej bułki, już bardziej przypominają te bułki z moich czasów, kiedy jadło się normalne pieczywo, bez żadnych spulchniaczy, jakiegoś tam, wiecie, wydziwiania. I w moich czasach, jak gdzieś tam pojawiało się takie pieczywo francuskie, to to było takie, wiecie, delicious, takie bułkę przez bibułkę, a normalna buła to była ciężka, przaśna, duża, taka gęsta, wiecie, zjadłeś taką jedną bułkę i było się najedzonym. A ja teraz na przykład zjem trzy takie bułki, no i tak mówię, Boże, zjadłam trzy bułki, głupio jest czwartą, ale szczerze mówiąc, spokojnie bym ją zjadła, no ale one są malutkie, wiecie, puszyste, leciutkie, nadmuchane. No szkoda, wiecie, powiem Wam, że naprawdę jak mi jest czegoś szkoda, wielu rzeczy mi jest szkoda, których już nie ma, tych smaków takich, które ja jeszcze pamiętam, bo wiecie, moje dziecko na przykład już takich smaków nie zna, więc dla niego to wszystko jest normalne, ale ja wiem, że smaki były lepsze, produkty były lepsze, skład był lepszy i wszystko było lepsze. No i szkoda, że poszliśmy jakoś tak jako ludzie w taką stronę... braku jakości po prostu, takiego, wiecie, takiej masówki, takiej... Szkoda tego, bo tak naprawdę sami sobie robimy krzywdę, jedząc to wszystko, co jest w sklepach. Oczywiście, że można znaleźć produkty i ludzie szukają, ale wiecie co, jak jedę do Biedry czy do Lidla, ja mam tam szukać tych produktów takich z jakimś tam super składem, to szczerze mówiąc, nie zawsze mi się chce. Więc no, ja po prostu bym chciała iść do sklepu i kupić... wkładać rzeczy do koszyka, które są normalne, zdrowe dla nas, dla ludzi, a nie, że tu jest taki składnik, który może powodować to, a tu jest składnik, który może powodować tamto. No to zupełnie po prostu od czapy i bez sensu. No ale tak na to się godzimy, to tak mamy i wiecie. Myślę, że kiedyś to na pewno wróci do normy, bo wszystko wraca to, co było kiedyś, jest boom na nowe, a potem znowu wraca stare. I to, co stare, to, co wraca, zawsze jest sprawdzone i okazuje się, że jest najlepsze. No ale nic, póki co jest jak jest, ja mam bułki z piekarni i idę je sobie zrobić na kolację. O, proszę bardzo, tak wygląda moja kolacja. Prawdziwe bułki, w małym cudzysłowie, no ale zawsze to są bułki, takie z piekarni. To ja uciekam zajadać, bo jestem i głodna i mam ogromną ochotę na te pyszności.